proszę powiedzieć, to jest jakaś specjalna metoda, jak to się wylewa, tak? Nie można tak od razu po prostu wody sobie wylać. Znaczy, no nie tak bardzo, no bo woda spłynie i wszystko, a tym bardziej, że woda bieżąca jest cieplejsza od temperatury powietrza wszystkiego i trzeba sukcesywnie to nanosić. Proszę powiedzieć, przychodzą dzieciaki tutaj na to lodowisko się poślizgać, jeśli ono już jest otwarte? Tak, już chodzą, cały czas się pytają, kiedy można będzie wejść. Non stop chodzą. Nie tylko dzieci, ale i dorośli również. Mimo to, że na jeziorze jest dość gruby lód. Ale jednak bezpiecznie chyba tutaj, co? Ale tak, to jest zawsze bezpiecznie. Tu się nie utopią. No nie chciałbym nurkować w tej chwili. Czyli mówi pan, że kilka razy dziennie trzeba tak wylać taką warstwę wody, tak? Żeby to lodowisko powstało. W ogóle warstwę wody jest na boisku przecież do... Do koszykówki. Mhm. Teraz będzie fajnie. Żeby na ferie dopisała pogodę. To akurat u was w Lubuskim jest... U nas się kończy, bo u was się zaczynają. Odwrotnie. A ile czasu panu zajmuje takie oblanie jednego takiego placu? Ile to jest? Godzina, dwie? Godziny. Ile? Około godziny. Około godziny?